Ciągnik, który został wyróżniony złotym medalem targów Agrotech 2015, to Arion serii 400, wyposażony w szereg wiele nowinek technicznych, z których jedna z nich została dostrzeżona przez jury konkursu. Jest to nowatorskie rozwiązanie kabiny, która tutaj w naszym przypadku nazywa się kabiną Panoramic, która daje 270 stopni widoczności, co bardzo ułatwia pracę z ładowaczem czołowym. Oprócz tego daje poczucie wysokiego komfortu oraz bardzo przyjemną pracę, jeżeli w tym ciągniku spędza się długie godziny. Ciągnik serii Arion 400 to kontynuacja poprzedniej sprawdzonej wersji z wieloma zmianami. Przede wszystkim wprowadziliśmy do oferty amortyzowaną przednią oś, całkowicie nową kabinę z nowymi elementami sterowniczymi, które to zostały stworzone razem z rolnikami całej Europy, i w panelu badawczym brali również udział polscy rolnicy, którzy wypowiadali się na temat każdego elementu sterowniczego tak, żeby idealnie pasował pod rękę podczas pracy. Ciągnik ten wyposażony jest w przekładnię 4x4, czyli posiada 4 biegi pod obciążeniem oraz 4 zakresy przełączane całkowicie elektronicznie. Dzięki temu, jeżeli mamy wyposażony ciągnik w system automatyki, poruszamy się nim praktycznie tak jak samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Ciągnik jest wyposażony w wiele elementów ciekawych, tak jak na przykład specjalistyczna konstrukcja silnika, która sprawdziła się w większych modelach serii Axion. Jest to miska olejowa, która jest specjalistycznie odlewana i stanowi element, który przenosi naprężenia. Do tego wspornik przedniej osi i dzięki temu proszę zwrócić uwagę na wsporniki ładowacza czołowego, gdzie praktycznie nie przechodzą, tak jak w innych modelach, przez cały ciągnik. Serdecznie zapraszam wszystkich na stronę internetową w celu uzyskania większej ilości informacji. Decyzja o tym, aby nie brać udziału w targach Agro Show, historycznej, bardzo znanej imprezie w Polsce, nie była decyzją, która zapadła w sposób spontaniczny, sposób nieprzemyślany. Bardzo długo analizowaliśmy to, czy po raz kolejny wziąć udział w tej wystawie, po raz kolejny zaprezentować naszym klientom produkty w tej formie. I wiosną tego roku uznaliśmy wspólnie tutaj z zarządem, że zrobimy coś nowego. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie w tej chwili na pytanie, czy była to decyzja dobra, czy była to decyzja zła. Myślę, że czas pokaże. Z perspektywy tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, jeśli chodzi o działania marketingowe, które spółka Klas Polska wdraża wspólnie z dealerami, mogę stwierdzić, że jakby no przyjęty kierunek okazuje się kierunkiem skutecznym. Docieramy do naszych klientów z informacjami, na których nam bardzo zależy, z informacjami o naszych produktach, z informacjami o naszych kampaniach. Promujemy nasze maszyny i jakby no w tym zakresie mogę powiedzieć, że skutecznie realizujemy założony cel. Oczywiście jest pewnego rodzaju sentyment i troszkę nam dziwnie spędzało się ten miniony weekend, pierwszy raz w historii. Na tego typu imprezie marki Klas nie było. Niemniej jednak, jak to w życiu się mówi, nie czas na sentymenty. Uznaliśmy wspólnie, że najbardziej właściwe jest skuteczne realizowanie własnej strategii i to też czynimy. Minął miesiąc od dużego wydarzenia, dużej imprezy, którą przygotowaliśmy dla naszych klientów, słynnych dożynek firmy Klas. Była to impreza, która miała stanowić w naszym zamierzeniu alternatywę dla naszego uczestnictwa w imprezie Agro Show. Podstawowym celem, który przyświecał nam podczas organizacji tego wydarzenia, tej imprezy, było pokazanie klientom, gdzie jesteśmy, czym jest firma Klas Polska. Minęło no, już trochę lat od 2009 roku, od momentu, kiedy firma w tej postaci, w tej strukturze powstała i chcieliśmy klientom się zaprezentować.
Był to jeden cel, natomiast nie jedyny. Zależało nam bardzo na tym, abyśmy w sposób bardzo indywidualny i spokojny mogli z naszymi klientami porozmawiać, przedstawiając im nie tylko firmę, ale też przedstawiając im, albo przede wszystkim przedstawiając im produkty i nowości przygotowane na sezon 2017. Uznaliśmy, że ta konwencja czy ta forma imprezy będzie jakby no skuteczniejsza, czy lepsza, czy przyjemniejsza z punktu widzenia możliwości poświęcenia każdemu z naszych szanownych klientów tyle czasu, ile jest potrzeba na rozmowę o wyzwaniach, kłopotach, problemach, czy o tym, co mamy jako KLAS do zaoferowania. I tutaj z perspektywy miesiąca mogę powiedzieć, że jakby no, jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się zrobić, jesteśmy zadowoleni z przyjętej formuły. Na pewno bardzo pomocne tutaj w organizacji tej imprezy okazało się współuczestnictwo naszych partnerów, firm, które wspólnie z nami zaprezentowały się podczas dożynek. Natomiast zarówno frekwencja, jak i rozmowy, indywidualne rozmowy z klientami przeprowadzane podczas sobotnich i niedzielnych spotkań pokazały, że warto było ten weekend poświęcić na to, żeby do KLASA przyjechać, zapoznać się z naszą ofertą. Mamy co robić, bardzo chętnie się z Państwem, którzy nas odwiedzili podczas dożynek, spotykamy w tej chwili, przedstawiamy szczegóły naszej oferty, rozmawiamy, no i też już w pierwszych przypadkach finalizujemy konkretne decyzje, jeśli chodzi o transakcje sprzedażowe. Także pod tym względem jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że efekt zarówno marketingowy, jak i też efekt ten, na którym nam zależało, a więc bliskiego, bezpośredniego kontaktu z klientem, został osiągnięty. Podstawowym celem imprezy dożynkowej było to, aby, mówiłem wcześniej, stworzyć platformę, czy stworzyć miejsce do indywidualnego kontaktu z naszymi szanownymi klientami. Nie jest to impreza, czy nie jest to wydarzenie oderwane od jakby codziennej pracy, czy codziennych wydarzeń tego typu organizowanych przez naszych dealerów. Wspólnym elementem tej strategii jest cykl pokazów polowych, który organizujemy wspólnie z naszymi dealerami w całym kraju. Są to pokazy, które podczas których prezentowane są różnego rodzaju maszyny z naszej oferty produktowej oraz maszyny towarzyszące, które znajdują się w ofercie produktowej naszych dealerów. Zasadniczo mamy do czynienia z dwoma rodzajami imprez. Z dwoma rodzajami imprez pokazowych. Imprezą wiosenną, podczas której staramy się zaprezentować gamę produktów do zbioru zielonek. No i tutaj wiadomo, w zależności od kalendarza, od pogody różnie wyglądają terminy, ale jest to generalnie szeroko rozumiana wiosna. I ten cykl pokazów mamy już za sobą. W tej chwili finalizujemy cykl pokazów jesiennych, podczas których kładziemy nacisk na maszyny żniwne. Przed nami jeszcze 3 wydarzenia, na północy Polski 1 i na południu 2. I tutaj położymy nacisk na to, aby zaprezentować pracę naszych maszyn, naszych kombajnów w kukurydzy. Nie tylko. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, zapoznania się z lokalizacjami i taki element niespodzianki, myślę, pozostawię. Niemniej jednak myślę, że warto wybrać się na jedną z tych 3 imprez i zobaczyć, co konkretnie Państwu zamierzamy pokazać. Tak jak powiedziałem, jest to kontynuacja cyklu pokazów maszyn żniwnych, a więc na pewno w pracy będą kombajny, na pewno w pracy będą kombajny z przystawkami do kukurydzy, które to są no, dość istotnym elementem naszej oferty produktowej i uważamy, że ich jakby sprzedaż, skuteczność tej sprzedaży, czy skuteczność działań w tym zakresie zależy właśnie od tego, jak te maszyny, czy te przystawki będą zaprezentowane w polu. I taki pokaz u konkretnego klienta na konkretnym polu, przy konkretnych warunkach pogodowych daje dużo więcej niż nie jeden kolorowy prospekt, więc pozostaje tylko zaprosić i zachęcić Państwa do tego, żeby jedną z 3 lokalizacji odwiedzić. Oczywiście maszyny żniwne to jest jakby ta podstawa tych 3 pokazów, które są przed nami, natomiast zarówno w przypadku pokazów maszyn zielonkowych, o których mówiłem, jak i teraz przy okazji pokazów sprzętu żniwnego, prezentujemy gamę naszych ciągników. I
Pokazy organizowane są przez naszych dealerów. Dealerzy w swojej ofercie produktowej mają również szeroką gamę sprzętu towarzyszącego, sprzętu kultywacyjnego, siewników, różnego rodzaju marek. Ten sprzęt potrzebuje siły pociągowej, potrzebuje ciągnika i pokazy polowe organizowane jesienią w okresie żniw dostarczają również możliwości zapoznania się z ofertą naszych ciągników, możliwości przetestowania tych ciągników w polu. Myślę, że nie będę jakby teraz mówił szczegółów dotyczących tego, który model ciągnika w jakiej lokalizacji będzie. Każdy z dealerów organizuje te pokazy jakby we własnym zakresie, odpowiadając na zapotrzebowanie państwa, zapotrzebowanie klientów z danego terenu i dobiera modele odpowiednio do potrzeb. Także na pewno warto przyjść, warto zobaczyć, warto spróbować, warto się przejechać i zobaczyć, co KLAS dla państwa na sezon 2017 przygotował. Ciągle mi bruda tańczy i krzyczy, piszczy. W firmie KLAS mamy takie powiedzenie: czas po żniwach to czas przed żniwami. Stąd pomysł na organizację tego wydarzenia, organizację dożynek firmy KLAS, pierwszy raz w historii. Tego typu wydarzenie jest dużym wyzwaniem dla wszystkich nas, wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej imprezy. Postaraliśmy się bardzo i bardzo się cieszymy, że zaproszeni goście, klienci dopisali. Sytuacja, jeżeli chodzi o zaawansowanie żniw, jest różna. Dobrze wiemy, że z uwagi na zawirowania pogodowe nie wszędzie udało się zakończyć pomyślnie żniwa. Nie wszędzie jest czas i miejsce na świętowanie. Aczkolwiek mimo tego zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie naszym szanownym klientom tego, co przygotowaliśmy dla nich na sezon 2017. Te dożynki to okazja do rozpoczęcia oficjalnie akcji przedsprzedaży na sezon 2017. Ruszamy z akcją, najlepsze możliwe warunki rabatowe, finansowania, interesujące pakiety wyposażenia i to wszystko, o tym wszystkim mówimy tutaj. Znajdujemy się teraz na naszym nowym Centrum KLAS Polska.
To jest prawie połączenie między starym budynku i nowym budynku. I na nowym budynku to jest bardzo praktyczne, to znajduje się nasza nowa akademia, Klas Polska. To jest pod hasłem wszystko pod jednym dachem. To daje nas wiele, wiele efekty synergiczne. To znaczy, to mamy wszystko na jednym miejscu, możemy spotykać nasze uczestnicy tutaj na szkolenia. To mogłem siedzieć razem z mechanicy, szpedawców i tak dalej i mogłem pytać i mogłem rozmawiać na rynek, na baza. Będziemy mieć bezpośrednie informacje od baza. To jest bardzo fajne rzeczy, to jest pod hasło też połączenie ludzi. To jest i bliżej o ludzi, bliżej o klientów. Też mamy możliwość, tutaj mamy polu niedaleko, nie musimy kręcić przez publiczne trasy. Od razu odbieramy bramka i jesteśmy u nas na polu. Prawie 4 hektarów i mogłem pokazać i mogłem prawie na nowym polskim słowie hands-on mogłem zrobić. Z dumą prezentujemy nasze nowe centrum szkoleniowe. 22 kwietnia nastąpiło zakończenie inwestycji, która trwała niecałe 10 miesięcy. Budynek centrum szkoleniowego jest budynkiem nowym, natomiast same centrum jako zespół ludzi, infrastruktura, wiedza, doświadczenie to jest coś, co jest dla nas, jako dla klasa, bardzo istotnym zagadnieniem, istotnym obszarem naszej działalności. Od początku działalności firmy Klas Polska bardzo duży nacisk kładzony jest na to, aby wiedza, kwalifikacje, doświadczenie naszych pracowników, naszych współpracowników były systematycznie podnoszone. Staramy się również dać możliwość naszym klientom poprzez szkolenia dla operatorów maszyn zapoznawać się z najnowszymi technologiami i z metodami pracy z naszym sprzętem. Przenosimy się z miejscowości Sierosław, to jest dotychczasowa lokalizacja naszej akademii, niespełna 10 km stąd, gdzie po 3 latach zabrakło troszkę miejsca. Szkolenia bardzo mocno się rozwijają, w tym czasie przeszkoliliśmy ponad 4100 uczestników, klientów, partnerów, naszych własnych pracowników i dla nich ta infrastruktura i to miejsce jest przewidziane. Łącznie 2300 m2 profesjonalnych powierzchni, profesjonalnych hal umożliwiających prowadzenie szkolenia dla kilku grup równocześnie bez wchodzenia sobie w słowo, bez niepotrzebnych konfliktów. Oprócz infrastruktury pod szkolenia teoretyczne posiadamy również pole o powierzchni blisko 4 hektarów, na którym to będziemy prowadzili szkolenia praktyczne, pokazujące nasze maszyny w pracy, zestawiające te maszyny z pracą maszyn konkurencyjnych. Ta inwestycja jest kolejnym dowodem na to, jak skutecznie KLAS realizuje swoją strategię w Polsce, w obecnej strukturze, w formie własnej spółki handlowej i sieci niezależnych, autoryzowanych partnerów handlowych. Funkcjonujemy od 2009 roku. Rozwijamy się bardzo mocno dzięki współpracy z naszymi partnerami. Jest to też jakby dla nich tutaj przemyślane czy przewidziane przedsięwzięcie po to, aby również własne kadry, własnych ludzi mogli dalej szkolić. Poprzez tą inwestycję chcemy pokazać jasno, na czym firmie KLAS zależy. Zależy nam na tym, abyśmy byli postrzegani jako stabilny, wiarygodny partner dla naszych dealerów, ale także, a może przede wszystkim dla naszych klientów. Przyjęliśmy parę lat temu określone plany, określone założenia dotyczące naszej obecności w Polsce i te plany, te założenia skutecznie i konsekwentnie będziemy realizować.